dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale, pierwszym vlogu powakacyjnym i już jesteśmy od 2 albo nawet 3 dni w domu. Tak? Jesteśmy w domu i te dni to były takie, wiecie, ogarnianie po wyjazdowe. Dzisiaj Dominik pierwszy dzień poszedł do pracy, więc wcześniej to było pranie, wypakowywanie, ogarnianie, odwiedzanie rodzinki, zostawianie im jakichś tam drobnych upominków, magnesików powyjazdowych, opowiadanie jak było. No a teraz już jesteśmy w domu i właśnie idziemy z Kostysiem nadać przesyłkę do impostu, bo słuchajcie, tak to mam wystawione jakieś tam... Dobrze, zaraz coś powiesz, okej? Tylko skończę. Mam wystawione jakieś tam pojedyncze rzeczy na Vinted, które możecie kupować. No i oczywiście jak byliśmy w domu, to nikt nic nie kupił od dłuższego czasu, naprawdę od dłuższego czasu. Jakoś w ogóle totalnie zapomniałam, ale wiecie, totalnie zapomniałam o tym Vinted. A ty, jak tylko wyjechaliśmy na wakacje, to zostały sprzedane 2 rzeczy. Z racji tego, że nas nie było w domu praktycznie 10 dni, a okres wysyłki jest chyba też 10 dni właśnie, czy jakoś tak, no to te przesyłki niestety przepadły, ale ja oczywiście... Mamo, tak? Wszyscy dzieci jedzą obiad. Wszystkie dzieci już jedzą obiad? Tak. No możliwe. Ale napisałam od razu do tych pań, że niestety mnie nie ma, że wrócę dopiero po tym i po tym dniu i że wtedy będę mogła wysłać te przesyłki, no więc zostały tamte zamówienia anulowane. No i teraz jedna z tych pań właśnie zamówiła buty. To są buciki po franku i idziemy je nadać. I cieszę się, bo już nie będą nam zajmować miejsca. I to jest... Już, kochanie, chodź! I to jest właśnie bardzo fajne w Vinted, że można jakieś tam rzeczy, których już nie używamy, sprzedać, o ile się sprzedają. Ale ja naprawdę sprzedaję za małe pieniądze, więc... Więc warto. Kostek poszedł na drzemkę i ja w końcu mogę podzielić się z Wami produktem, który otrzymałam do testów już, słuchajcie, ponad miesiąc temu. I pierwsze pytanie, które muszę Wam zadać tutaj, to jest to, czy kiedykolwiek słyszeliście o zmarszczkach sennych, zmarszczkach nocnych. To są zmarszczki, które powstają nam poprzez długie, wielogodzinne, codzienne leżenie na boku bądź na brzuchu, kiedy nie śpimy na plecach i kiedy nasza skóra jest poddawana cały czas uciskom ze strony poduszki. Mniej więcej dzieje się to tak, zobaczcie, teraz jest ok, a kiedy śpimy, kładziemy na noc naszą twarz, widzicie, co tu się zaczyna dziać? Wszędzie tutaj powstają pionowe zmarszczki, które tak naprawdę, kiedy jesteśmy jeszcze młode, one w ciągu dnia nam zazwyczaj znikają, ale czym jesteśmy starsze i czym mniej jest tego kolagenu w naszej skórze, tym one po prostu przestają znikać w ciągu dnia i zaczynają po prostu być normalnymi zmarszczkami, z którymi tak naprawdę ciężko jest walczyć. I ja mam dla Was ratunek! Ratunkiem oczywiście jest spanie na plecach, ale jeśli lubicie spać na boku, lubicie spać na brzuchu, to rozwiązaniem Waszego problemu będzie poduszka od marki Sleep and Glow. Jest to poduszka Omnia, która została zaprojektowana przez specjalistów. I co jest w niej takiego niezwykłego? Słuchajcie, przejdźmy do rzeczy. Przede wszystkim poduszka została wykonana z najwyższej jakości pianki, która dostosowuje się do naszej ciężkości naszego ciała oraz do temperatury naszego ciała i ona sobie tutaj wszystko pięknie dostosowuje pod nas. To po pierwsze. Po drugie, na środku w tej poduszce jest takie wgłębienie, delikatnie jest ona tutaj zaokrąglona, co powoduje to, że przez dłuższy czas w nocy śpimy na plecach, a nie wiem czy wiecie, ale dla człowieka najzdrowsze jest właśnie spanie na plecach i ze względu na kręgosłup, i ze względu na skórę, na wszystko. I najważniejsza rzecz to jest to, że ona tutaj po bokach, jak możecie zobaczyć, ma takie wgłębienia. W tym momencie poduszka jest w poszewce. Ja zdejmę tą poszewkę, żeby Wam to pokazać dokładniej. I widzicie, poduszka wygląda w ten sposób. Tutaj mamy to spanie nocne na plecach, delikatnie zaokrąglone, tak żeby trudniej nam było przerzucić się na bok, a co za tym idzie, właśnie żebyśmy dłużej spali na plecach. Natomiast kiedy już chcemy się przewrócić na bok, to
Mamy tutaj dwa zgłębienia, w których układamy naszą twarz i na lewą, i na prawą stronę. I jak to teraz wygląda w praktyce? Pokazywałam Wam wcześniej, kiedy śpimy na normalnej poduszce, jak marszczy nam się nasza skóra i jak powstają te zmarszczki senne. A teraz pokażę Wam, jak to wygląda w przypadku poduszki Omnia. Układamy sobie głowę na tym zagłębieniu. I wygląda to tak, o właśnie, że tak jak widzicie, tu nam się nic nie marszczy, bo głowa jest powstrzymywana tutaj u góry, tutaj na dole. Natomiast tutaj skóra nie dotyka w ogóle poduszki. I widzicie, jest piękna, niepomarszczona, idealnie gładka skóra. I dzięki tej poduszce nie będzie już dla nas istniał tak naprawdę problem zmarszczek nocnych. Naprawdę śpi się na niej rewelacyjnie. Ja już wcześniej spałam na poduszce ortopedycznej, natomiast no nie ma porównania, jeśli chodzi o tą poduszkę, a właśnie o poduszkę, którą miałam wcześniej. Zdecydowanie na tej śpi mi się wygodniej, choć szczerze muszę Wam powiedzieć, że delikatnie bałam się tej poduszki. Bałam się, że będzie trudno mi ułożyć głowę na boku właśnie w te zgłębienia, że i tak będę spała na środku poduszki i po prostu nie zda to tenu testu. I po prostu nie będę z tego produktu zadowolona, ale jak duże było moje zdziwienie, kiedy tak naprawdę po kilku dniach ja już przyzwyczaiłam się tak do tej poduszki, że jakby jechaliśmy na urlop i nie zabrałam jej ze sobą niestety, bo nie mieliśmy już na to miejsca, to spało mi się rzeczywiście o wiele mniej wygodnie, o wiele mniej komfortowo i widziałam po wstaniu rano te właśnie zmarszczki tutaj pionowe. Więc słuchajcie, to jest naprawdę świetny produkt, który możecie przetestować. Z moim kodem będziecie mieć go taniej. Z kodem IKAINA otrzymacie 90 zł zniżki na wszystkie poduszki oraz kołdry od marki Sleep & Glow. Natomiast z kodem IKAINA10 otrzymacie 10% zniżki na całą kolekcję jedwabną oraz wszystkie poszewki. Więc zapraszam Was serdecznie do skorzystania z mojego kodu. Mimo tego, że poduszka nie należy do najtańszych, myślę, że jest to inwestycja po prostu w przyszłość, w naszą piękną skórę, w naszą piękną twarz, więc nie ma co tutaj oszczędzać. To jest jeszcze ważne, paczce, która przychodzi z poduszką, otrzymujecie już poduszkę, poszewkę oraz jeszcze taką dodatkową kładkę, która jest w sypialni, a Kostek tam śpi, więc nie chcę już tam chodzić, która umożliwia większym osobom, tak na przykład jakby Wasz mąż chciał się na niej przespać, po prostu ona reguluje jeszcze wysokość poduszki dla większych osób. Więc zachęcam Was serdecznie, wszystkie informacje na temat promocji będą w opisie tego filmu. Ja tylko powiem, że gwarantuję to, że naprawdę na tej poduszce śpi się rewelacyjnie i znika problem zmarszczek nocnych, zmarszczek sennych, których myślę, że każda kobieta chciałaby uniknąć. Dzień dobry, kochani, w kolejnym dniu. Ostatnio mi ten czas tak mija i mam tyle na głowie, że po prostu zapominam o nagrywaniu. I wczoraj przesiedziałam w sumie całe popołudnie przed laptopem, pracując, ogarniając. Teraz właśnie wracam z Kostisiem ze spacerku. Byliśmy po buraczki na obiad, na zupę u mojej mamy w ogródku. No i będziemy robić barszcz czerwony dzisiaj na obiad, chociaż Kostek nie, jest zjadł. Nie. Będzie. Chociaż Kostek już zjadł. Co ty już zjadłeś? U cioci ziemniaczki i kotlecika, nie? Tak. Trafiło ci się, jak zawsze zresztą. To jeszcze ja. Nie było fajnie. Kostek. No, więc ten vlog to jest taki po prostu urywany, przerywany. Musicie mi wybaczyć, taki szalony czas u mnie. Może kiedyś się dowiecie, dlaczego tak się dzieje. Ale tymczasem muszę jakoś spróbować połączyć moją codzienność teraz i nagrywanie. Mam nadzieję, że mi się uda to jakoś wszystko, chociaż powiem Wam, że lekko nie jest. No nie ma co, piękną mamy jesień tego lata. Lipiec, nie lipiec, początek sierpnia i po prostu jesienna, typowo jesienna pogoda. Nie uda mi się otworzyć auto tak.
Dobra, udało mi się dotrzeć do auta. Pada, jak nie wiem, co zimno w ogóle jest. Nie wiem, czy jest może z 18 stopni. Zresztą mówiłam wam. A nie, nie, pokazuje mi w aucie 14, ale to niemożliwe. Na pewno jest cieplej. Co jest z tym moim samochodzikiem? Dobra, jest. Ja słuchajcie, jadę na Pilates. W sierpniu. Mój drugi Pilates sierpniowy. Dzisiaj zobaczę, ile mam ludzi, czy będę miała godzinkę, czy dwie, bo nie wiem, nawet jeszcze tego nie ogarnęłam, jak to wygląda. Jutro zabiegany dzień, strasznie, a w piątek już wyjeżdżamy rano, więc życzcie mi szczęścia. Dzień dobry. Przyszłam do sklepu, więc w domu nie ma masła, nic nie ma. Do naszego osiedlowego, bo już mi się nie chciało jechać do Biedronki, a kolacja czeka. Do mnie zrobił krewetki z makaronem, jestem taka głodna. I idę chociaż po oliwki, bo nawet oliwek w domu nie mamy, więc biedę z nędzą. Masło kupione, krewetki kupione, lecę do domu, pędzę w te pędy, bo jestem mega głodna, mówiłam, byłam na Pilatesie, 2 godzinki, panie dopisały dzisiaj, myślę, że to był fajny trening i popracowałyśmy trochę na brzuszek i popracowałyśmy trochę na pośladki, więc to, co panie najbardziej lubią, ale i też piękne nogi. Dobra, idę, uciekam, je się kolację. Słuchajcie, nagrywam to trzeci raz i zaraz mnie chyba coś potarga, naprawdę mnie coś potarga, jakieś niesamowite. Co chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że miałam nagrywać dzisiaj, ale przez to zabieganie, jakieś nieogarnięcie moje znowu nie nagrywałam, zapominałam. Ja nie wiem, ostatnio coś po prostu nie po drodze mi z tym nagrywaniem. Dlatego ten vlog będzie taki przegadany i opowiem wam, co robiłam. A mianowicie staliśmy dzisiaj rano z Kostkiem. Śniadanko ogarnęłam dla Kostisia, poćwiczyłam sobie, popracowałam trochę, pozałatwiałam różnych spraw. Później byłam na spotkaniu. Później byliśmy z Dominikiem na zakupach. Posprzątałam jeszcze mieszkanie w międzyczasie. Po łebkach trochę, ale żeby chociaż troszkę było, żeby wyglądało chociaż, że jest czysto. Co prawda na weekend wyjeżdżamy i słuchajcie, jedziemy na Olsztyn Green Festival. Bardzo się cieszę, bo w tamtym roku byliśmy i było świetnie, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie równie fajnie. Albo jeszcze lepiej. Chłopcy zostają z dziadkami, więc jeszcze w międzyczasie spakowałam chłopców na weekend u dziadków. I co? Ja się jeszcze nie spakowałam. Za 3 minutki muszę wychodzić na Pilates, a niestety tak mnie boli głowa, chociaż już jest troszkę ciut lepiej, czuję, że mi się poprawia, więc mam nadzieję, że mi się tak totalnie już poprawi, bo wzięłam sobie tabletkę i myślę, że mi przejdzie, przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż ja zazwyczaj, słuchajcie, nie biorę tabletek przeciwbólowych, ale dzisiaj już musiałam, bo bym, no nie wytrzymałabym po prostu na tym Pilatesie. Za 3 minuty wychodzę na zajęcie Pilates, a za chwilę, no i dopiero jak wrócę, to się spakuję i w ogóle to jedziemy z przyczepą na ten festiwal. Niestety na tym festiwalu nie ma dedykowanego pola kempingowego, dlatego będziemy gdzieś szukać miejsca na takich parkingach miejskich przy plaży. W tamtym roku spaliśmy na takim parkingu miejskim, ale spaliśmy w samochodzie, więc było troszkę łatwiej o to miejsce. W tym roku chcemy właśnie jechać z przyczepą, no i jedziemy z tą przyczepą i mamy ogromną nadzieję, że uda nam się zaparkować, więc trzymajcie za nas kciuki, żeby też tak było. Ja w ogóle na Instagramie pewnie będę wrzucać jakąś relację z tego festiwalu, może tutaj uda mi się też nagrać jakiś jeden film, ale ogólnie powiem wam szczerze, że chcę odpocząć, zresetować głowę, mieć takie 3 dni naprawdę na reset totalny głowy, bo mimo tego, że tydzień temu wróciliśmy z urlopu, to ja mam przepalone styki, naprawdę. Od myślenia, załatwiania, podejmowania decyzji. No, dużo tego ostatnio, więc chcę odpocząć, chcę się zresetować, ale też chcę podjąć jakieś znowu ważne decyzje, więc brawo ja! Nie wiem, jak mi się to uda połączyć. Może nie będę podejmować, może podejmę dopiero jak wrócę. Zobaczymy. W każdym razie trzymajcie kciuki, żebym sobie po prostu odpoczęła i wyłączyła głowę na tym festiwalu. Dobra, wyłączam telefon, jeszcze 2 minutki leżę i uciekam na pilot. Widać zmęczenie, nie? Widać. Przyjechałam z Pilatesu, zjedliśmy kolację i zaczęłam się pakować. Ciuchy już mam spakowane i tak jakoś nie za dużo mam rzeczy w tej torbie, więc słuchajcie, no nie wiem, czy ja wszystko, co chciałam, to wzięłam.
Nie wiem, będę miała takie same stylizacje jak w tamtym roku. I mam nadzieję tylko, że pogoda dopisze, bo wzięłam tylko jedną bluzę, ale wzięłam sobie dwie kurtki, więc jakoś to tam ogarniemy. W jedną noc ma być 11 stopni tylko, więc kurtka zimowa by się przydała. A teraz proszę do łazienki, będę pakować kosmetyki i pokażę Wam to, co ze sobą zabieram na ten wyjazd. Dobra, naszykowałam sobie tutaj wszystko, żeby Wam pokazać, co zabieram. Oczywiście w pierwszej kolejności płyn do soczewek. Pudełeczko do soczewek. W drugiej kolejności, żeby tego nie zapomnieć, to w sumie sobie najlepiej spakuję do kosmetyków, ale nie wiem, czym się zmieści. Bo to tylko i wyłącznie moje. I teraz tak. Kupiłam sobie takie festiwalowe festiwalowe kosmetyki, czy jakieś brudne, z Belly. To jest taki żel z... I to w ogóle kupiłam w Rossmanie i to jest z serii od Lipstick Monster. Więc tak, zabieram to. To sobie kupiłam taki brokat kiedyś wcześniej w Rossmanie. I do tego kupiłam sobie taki klej, który jest w ogóle bazą do cieni takich brokatowych, więc zastanawiam się, czy utrzyma mi to moje, ten mój pyłek. Kupiłam sobie też do włosów, to są podobno naklejki, ale ja sobie postanowiłam, że może nakleję sobie na twarz, nie wiem, zobaczę, w sumie średnio mi się to podoba, ale może sobie gdzieś kwiatuszka przykleję. No i kosmetyki, szminka czerwona, szminka różowa, to są opcje zastygające, matowe, rozświetlacz, korektor, podkład, tusz do rzęs. To jest wszystko, jeśli chodzi o mak... Nie, nie wszystko, sorry. Paletka, którą Wam ostatnio pokazywałam, z cieniami i do konturowania twarzy. Już się nie umiem wysłowić. Okej. Z kosmetycznych rzeczy zabieram jeszcze pędzelki. I mój ulubiony eyeliner Perfect Slim z L'Oreala. I to wszystko. I teraz tak, dwa antyperspiranty. Ja na co dzień używam tego naturalnego, ale ten jest w takich sytuacjach kryzysowych, a może się okazać, że festiwal będzie sytuacją kryzysową, jeśli będzie bardzo gorąco, więc biorę dwa. Tonik do twarzy, mój SPF, szczotki do zębów i pasta. Tu mam jeszcze taki brokat w takim sprayu, kiedyś dostałam to w prezencie chyba z Douglasa. I mgiełka nawilżająca do czasu też do ciała też brokatowa, bo kiedy takie brokatowe wykorzystać, jak nie właśnie w trakcie festiwalu. SPF, odżywka do włosów, coś na komary, coś, co jest niezbędne na festiwalu, czyli suchy szampon. Jeszcze jeden SPF, no i golarka. Do tego jeszcze żel do mycia twarzy, szampon i żel pod prysznic. Wszystko, powiedzmy, że się zmieściło. Okulary moje jeszcze. I planuję zabrać jeszcze oprócz tego, że oczywiście soczewki, no to próbuję... nie umiem się wysłowić, co jestem zmęczona totalnie. Okulary i taką małą suszarkę chcę zabrać. Zobaczymy, gdzie nam się uda zatrzymać, czy będziemy mieli się gdzie wykąpać. Nie, no na pewno będziemy mieli. W tamtym roku się tam kąpaliśmy, więc myślę, że nie powinno być problemu. I tam było też podłączenie do prądu, więc małą suszarkę wezmę. I może nawet wezmę prostownicę, może uda mi się wyprostować włosy, bo jeśli nie, to będę cały czas chodzić związanych. Ze względu na wilgotność, no i w sumie chyba z kosmetyków to tyle. Jeszcze zastanawiam się, czy nie wziąć jednej paletki, takiej bardziej... Szczotka do włosów. Czyli to jest bardzo ważne. I zastanawiam się, czy jeszcze nie wziąć jednej paletki takiej bardziej imprezowej, gdzie jest bardzo dużo takich różnych brokatowych cieni. To jest paletka od Zoewy. Ja też ją bardzo lubię, ale nie wiem, czym się zmieści po prostu do kosmetyczki. Ale może wezmę. Festiwalowo zaszalejemy. O. Tak ogólnie, to ja zazwyczaj na takie różne wyjazdy, festiwale zamawiałam soczewki jednodniowe i u mnie one się świetnie sprawdzały, ale tym razem niestety przeoczyłam to. No i zabieram też opakowanie do właśnie soczewek, pudełeczko i płyn. Ale najwygodniejszą opcją na wszelkie wyjazdy, jak dla mnie, są właśnie soczewki jednorazowe, które zakłada się rano i wyrzuca do kosza kolejnego dnia. Nie ma zabawy z płynem, z przechowywaniem i tak dalej. No tym razem jedziemy z przyczepą, więc nie będzie tragedii. Ale mimo wszystko wiele wygodniejszą opcją na wyjazd są soczewki jednodniowe i właśnie to Wam polecam. I co jeszcze? Dzisiaj biorę prysznic, pakuję jeszcze suszarkę, prostownicę i
i kładę się spać. I jutro rano wcześniej wstajemy i jedziemy. Dlatego też kończę dzisiaj tego vloga. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę. Dawno o tym nie przypominałam. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować mój kanał, bo większość z Was, która ogląda, nie subskrybuje. A to wielki błąd, bo nie dostajecie wtedy powiadomień o naszych nowych filmach. Widzimy się już w kolejnym vlogu festiwalowym. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!